Marszałek, Wysoka Izbo, oburzenie Polaków wywołały wysokie marże w ubiegłym roku za paliwo wyliczone przez paliwową spółkę Skarbu Państwa. Jestem jeszcze w stanie zrozumieć prezesa Orlenu, pana Obajtka, był wójtem, teraz uwierzył, że jest szejkiem arabskim, być może w rafinerii opary uderzyły mu do głowy. Ale pana Obajtka ktoś przecież powołał na to stanowisko. Ja bym dzisiaj chciał się dowiedzieć od pana ministra Sasina, jego nadzorującego, od pana prezesa Kaczyńskiego, co mieli na myśli, mówiąc Daniel, wszystko może Obajtek. Ja bym dzisiaj oczekiwał, panie premierze, wyciągnięcia od tego człowieka wniosków. Polacy zostali okradzeni na miliardy złotych w swoim własnym kraju. Ten człowiek ani minuty nie powinien zajmować, pracować na tym stanowisku. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo, kilka miesięcy temu pod płaszczykiem restrukturyzacji instytucje państwa przejęły miliardy złotych Polek i Polaków. Tysiące Polek i Polaków jednego dnia, jedną decyzją administracyjną zostało pozbawione oszczędności życia. Pieniędzy, które miały być na ich bezpieczną emeryturę, na leczenie bliskich, te pieniądze, które były w banku Getin Nobel Bank, zostały przez państwowe instytucje zabrane. Dlatego żądamy dzisiaj, aby pan premier Morawiecki wyjaśnił, gdzie są te pieniądze? Dlaczego tysiące akcjonariuszy, obligatariuszy, ludzi, którzy mieli bezpiecznie ulokowane pieniądze, bo tak, panie premierze, bank wypłacał i wykupował obligacje do momentu, dopóki nie przejął go Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Żądamy, by pan tutaj stanął i odpowiedział tym Polakom, gdzie są ich pieniądze i w jaki sposób te pieniądze im oddacie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Adrian Zandberg, Lewica, proszę. Wysoka Izbo, od dzisiaj na wielu trasach Polak zapłaci za bilet kolejowy więcej niż Niemiec. Od dzisiaj, panie ministrze Adamczyk, do pana okręgu wyborczego można taniej dolecieć samolotem niż dojechać pociągiem. To jest, proszę państwa, szkodliwy absurd. Cała Europa chroni pasażerów, chroni kolej, chroni ten najbardziej ekologiczny środek transportu, a wy wprowadzacie naprawdę absurdalne podwyżki. I zniechęcacie Polaków do najbardziej ekologicznej formy transportu. Ale przede wszystkim, proszę państwa, tych podwyżek można było uniknąć. Jest gotowy pakiet propozycji posłanki Pauliny Matysiak. Obniżenie dostępu do infrastruktury i zmiany w VAT-ie. Można było tych podwyżek uniknąć, panie ministrze. Ja widzę, że pan jest zdezorientowany i chyba pan nie wie, o co chodzi. Pani posłanka Matysiak na pewno chętnie pana wyedukuje i powie, w jaki sposób to zrobić. Dlatego, pani marszałek, prosiłbym o 15 minut przerwy dla pana ministra. Panie pośle Zandberg, macie państwo w tej sprawie informację bieżącą. Należy do was i w takim temacie. W związku... Nie, pan skończył. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zdanie, proszę. Wyedukował, a po przerwie przyszedł tutaj, przeprosił Polaków i wycofał się z tej Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o to, żeby pan premier dzisiaj przed tym Sejmem złożył informację w sprawie sytuacji na rynku paliw. Nie może być tak, że od miesięcy w zamrażarce tak naprawdę, która jest waszą odpowiedzialnością polityczną wobec milionów Polaków, znajduje się ustawa Konfederacji. Ustawa Konfederacji, nie chcecie podjąć tego tematu, nie chcecie procedować ustawy tanie paliwo, ale łupicie Polaków za pomocą spółek Skarbu Państwa, które powinny służyć wszystkim Polakom. I nie łudźcie się, że propagandą w TVP
zakrzyczycie to, co jest faktem. Faktem jest zawyżanie cen paliw przez ostatnie miesiące przez spółki Skarbu Państwa będące pod waszą kontrolą, żeby wam napchać kieszenie, żebyście mogli potem mówić o prezentach, które rozdajecie Polakom z ich własnych pieniędzy. Polacy was za to rozliczą przy urnach. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Zapraszam.